No to mamy to. Rozpoczęliśmy już trzeci sezon nauki na studiach i mamy już drugi tydzień. I myślałam, że w zasadzie nic nie zmieni się względem tego, co było jeszcze 3 tygodnie temu. Jednak zmieniło się to w momencie, kiedy wybrałam się na pierwsze spotkanie koła psychiatrycznego i poznałam przypadek pewnej osoby, która niezwykle mnie zainspirowała i przez to właśnie powstaje ten film. Mogłabym nieco zachmęcić ten temat, jednak stwierdzam, że lepiej powiem wam wprost, że jest to osoba, która studiuje na raz dwa kierunki, w zasadzie z rocznym opóźnieniem. Jest to kierunek medycyna i jest to kierunek prawo. Powiem wam, że gdy ja to usłyszałam, to tak poczułam, jakby coś się we mnie po prostu złamało. Ja mam tak, że jak długo sobie żyję w takim spokojne życie i nagle słyszę po prostu takie bach, na przykład jakiś znajomy zakłada firmę albo ktoś odnosi jakiś większy sukces, to wtedy budzi się we mnie coś, czego nie potrafię w sumie tak nazwać, ale to autentycznie jest w mojej głowie. Wiecie, ta dziewczyna nie jest moją koleżanką, jednak ja poczułam to samo, właśnie te takie złamanie się wewnętrzne, że wtedy jakby nie czuję tego, że coś jest ze mną nie tak, że ja temu nie podołałam, że ja nawet nie dostałam się na tą medycynę pomimo tego, że to było moim wielkim marzeniem. Tylko widzę, że da się zrobić bardzo dużo. Jedni ludzie potrzebują więcej czasu, a inni ludzie mniej, ale mówię, słysząc, że ktoś czemuś sprostał i ta osoba jest na wyciągnięciu ręki i ona o tym mówi, to mnie to uświadamia, że jest to możliwe, że jest to na wyciągnięcie także mojej ręki i wydaje nam się często, że no, jest to dla nas niedostępne, ale tak naprawdę tak nie jest. Tylko często w wyniku tego, że przebywamy w takim środowisku ludzi, takiej energii, że tak powiem, takiej ograniczonej, no to my też stajemy się ograniczeni i nawet to mówiłam o tym jakiś czas temu, że nie jesteśmy w stanie myśleć o czym nie wiemy, że to istnieje. To brzmi jak truizm według niektórych osób, ale to brzmi jak truizm, no ale zastanówcie się nad tym sami, o rzeczach, o których w ogóle, na przykład ja, moim wielkim marzeniem przez długi czas, teraz już powiem wam szczerze, trochę mniej, było kupienie sobie żółtego Ferrari. I obecnie, oczywiście, że nie ma opcji, żeby to nastąpiło, ale ta myśl powstała w mojej głowie i ona zakodowała się w tej mojej głowie nie tylko jak takie marzenie, które jest marzeniem, o którym mogę tylko śnić, tylko autentycznie jest to czymś, co wiem, że można to osiągnąć, bo dlaczego nie? Jest mega dużo takich rzeczy. Moje myślenie nie wynika z jakiejś nadzwyczajnej motywacji, tylko z tego, że wiem, że to jest możliwe, tak jak wiele innych rzeczy, tylko wymaga to pewnego poświęcenia. Obecnie moim takim wyzwaniem, które może właśnie jest na granicy tego, że jest to możliwe versus niemożliwe, jest napisanie pracy licencjackiej. Ale to wynika raczej z tego, że jest to jeszcze wczesne stadium pisania tej pracy. Przez to wydaje się to trudne i takie niemożliwe, bo mimo tego, że nie musi być to jakiś nie wiadomo jaki elaborat, to musi to być, a ja jeszcze tego nie mam. I przez to wydaje się mi to takie abstrakcyjne. Ale kiedy nasłucham się od innych osób, które pisały taką pracę na podobny temat, to wtedy staje się mi to nieco bliższe i ten poziom abstrakcyjności nieco maleje i to bardzo staje się coraz bardziej realne, ponieważ nie zastanawiam się nad tym, jakie to jest wyzwanie, tylko jakie zadania muszę wykonać, ażeby tego dokonać i to po prostu napisać. Dlatego dzisiaj taka całkiem luźna, całkiem przyjemna perspektywa, która ma budzić nas, budzić mnie i żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to tylko siedzi w naszej głowie i te ograniczenia naprawdę są mega ograniczające i bardzo działają destrukcyjne na naszą kreatywność. A każdy w jakimś stopniu jest kreatywny, tylko jest to nasza w tym głowa, ażeby odpowiednio tą kreatywność pobudzać i mieć z tej kreatywności jakiś efekt. No i to tyle. Mam nadzieję, że dzięki temu, że ten rok się już zaczął, to będę miała jeszcze więcej możliwości podłapywać właśnie takich motywów, takich ambitnych osób. Może w sumie to niekoniecznie ambitnych, ale po prostu osób, które robią coś, co wydaje nam się abstrakcyjne i dla nas niedostępne, a tak naprawdę tak nie jest.